Tak jak mam, kochani, w zwyczaju, abyśmy spłonili głowy jeszcze, pomodlę się w takiej krótkiej modlitwie, polecę się Bogu. Ukochany najdroższy Zbawicielu, i będzie Tobie chwała. A teraz spraw, by mógł być Twoimi ustami. Ja by słowo dotknęło naszych serc, by wołało pokój, wołało Panie, otwarcie serca i przylgnięcie do Ciebie w imieniu Jezusa i będzie tylko Tobie chwała i cześć. Amen. Dzisiaj, jak to jest, powiem Wam, że będzie twardy pokarm. Twardy pokarm. Dlaczego twardy pokarm? Przyznam pewien fragment autorki chrześcijańskiej Ellen White w czasie, w jakim żyjemy. Zatytułowałem to kazanie troszeczkę inaczej, ono było pod innym tytułem, ale każde moje inne, te kazanie, które tyczy niby tego samego tematu, jest jednak inne od pozostałych. I nazwałem Nadchodzi noc. Posłuchajcie tego fragmentu. Poselstwo Eliasza. W tym wieku, krótko przed drugim przyjściem Jezusa na obłokach, Bóg wzywa tych, którzy przygotowują lud na ostanie się w owym wielkim dniu Pana. Taka praca, jaką wykonywał Jan Chrzciciel, ma być wykonywana w tych ostatnich dniach. Pan daje poselstwo swemu ludowi przez wybrane przez Niego narzędzia i pragnie, by wszyscy przyjęli napomnienia i ostrzeżenia, jakie On wysyła. Poselstwo poprzedzające publiczną misję Jezusa brzmiało: pokutujcie grzesznicy, pokutujcie faryzeusze i saduceusze, gdyż przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Nasze poselstwo to niepokój i bezpieczeństwo. Jako lud wierzący w rychłe przyjście Chrystusa mamy nieść zdecydowane poselstwo. Przygotujcie się na spotkanie z Bogiem. Nasze poselstwo musi być tak bezpośrednie, jak poselstwo Jana. On ganił królów za ich nieprawość, nie bacząc na to, że może stracić życie. Nigdy nie dopuścił, by prawda mogła nie wyjść z jego ust. Naszym zadaniem w tym wieku musi być równe wiernie jej wypowiadanie. Teraz, w czasie wielkiego powszechnego odstępstwa, Bóg wzywa swych posłów do głoszenia o Jego zakonie w duchu i w mocy Eliasza. Tak jak Jan Chrzciciel przygotowywał ludzi w pierwszym przyjście Jezusa, wzywając ich, aby zwracali uwagę na 10 przykazań, tak też my mamy głosić bez wahania poselstwo. Bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego. Z żarliwością, jaką cechowała proroka Eliasza i Jana Chrzciciela, musimy dołożyć starań, by przygotować drogę drugiemu przyjściu Jezusa. W jakim więc czasie żyjemy? Tak. Czyli to jest czas spokoju, bezpieczeństwa. Takie mamy poselstwo. Pokój, bezpieczeństwo, wszystko jest fajnie, wszystko będzie dobrze. Tak? Nie. Nie. Poselstwo jest wyraźne. Pokój, bezpieczeństwo jest w świecie. To świat woła pokój, bezpieczeństwo. To świat mówi o tym, chce tego pokoju, a coraz więcej wojen. Tak naprawdę chce? No, ci, co tam wyżej, to niekoniecznie. Więc ten dygiel jest mieszany i jednocześnie jest wołanie mocne, że ten pokój i bezpieczeństwo, a coraz dalej od tego pokoju jest, coraz dalej od tego bezpieczeństwa jest. Dobrze wiemy, słyszymy wiadomości, nie muszę tu mówić o tym. I teraz właśnie to poselstwo jest konkretne i zdecydowane. Przychodzi koniec, przychodzi Chrystus. Bóg śle do nas ostrzeżenia, śle twardy pokarm, bo jest czas bardzo bliski. To nie jest już pokarm mleczko. To nie jest głaskanie po głowie. To nie jest... Oczywiście ten pokarm twardy też jest miłością dawany. Właśnie to jest niesamowite u Boga. Że Bóg, co by nie robił, tak jak Jezus, czy okazywał łaskę i mówił piękne słowa, czy mówił bardzo mocne słowa, w jednym i drugim przypadku robił to z czego? A nie z nienawiści. Bóg jest miłością, więc robił to z miłości. Więc miłość to nie tylko delikatne słowa. Bóg chce do nas i do mnie i do was chce przesłać konkretne poselstwo. Konkretne poselstwo, w jakim czasie żyjemy. Czy zdajemy sobie do końca, w jakim czasie żyjemy? Powiem wam, że oglądałem o prześladowaniach chrześcijan
taki dokument na internecie. Powiem, jestem wstrząśnięty. Tam były drastyczne sceny, ale to już nie chodzi o to. Wiecie, pokazane było tak. Masz jeszcze czas, czy masz okazję do głoszenia Ewangelii? Czy wyobrażacie sobie, że w ciągu tylko XX wieku zginęło 26 milionów chrześcijan, zostało zamordowanych? 26 milionów. To jest więcej niż przez 1900 lat wcześniej. Mało tego. Powiem wam, że dzisiaj, w dobie współczesnej, około 250 milionów chrześcijan jest albo zabijanych, albo represjonowanych, albo cierpi. Prześladowanych. Wyobrażacie to sobie? Dzisiaj. Około 250 milionów w 60 stronach świata. Dochodzą nowe kraje, dlatego że nadchodzi noc. Właśnie. Otwórzmy ten fragment, o którym jest to niesamowity fragment Ewangelii Jana, 9 rozdział. Jezus zawarł słowa w czasu, w jakim żyjemy. Ho, Biblia jest nasączona takim słowem. Bóg daje zawsze nadzieję, ale również mówi wprost. Zauważcie, że Jezus zawsze mówił wprost. Mówił z miłością, ale mówił wprost. My mamy ten problem, że my jako ludzie często nie mamy tej miłości, mówiąc wprost, mówimy ranimy też. A Jezus mówił wprost, ale mówił z miłością. I teraz zobaczcie, mógł mówić bardzo mocno nawet. To nie przeczytamy drugiego, tak jak już mówiliśmy. I tutaj czwarty wers, zobaczcie. A może nawet od pierwszego. A przechodząc zobaczył człowieka ślepego od urodzenia. I pytali go jego uczniowie: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że się urodził ślepy? Jezus odpowiedział: ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się tak, żeby się na nim objawiły dzieła Boga. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień, a wchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Jaka noc? Co to znaczy, że jest jeszcze dzień, a nadchodzi noc? Co to znaczy, że mamy jeszcze dzień? Jezus później powiedział, że jest światłością. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Dopóki Duch Święty jest dany, wylewany, jest jeszcze nadzieja, jest czas łaski. Jest światło dane nam i innym. Ja to podkreślam celowo. Nam i innym. Nie, nie tylko innym. Bo nieraz nam się może wydawać, że jak jesteśmy w kościele właściwym, jesteśmy adwentystami, to że nam już nie jest to potrzebne. To tam są ludziom tylko na zewnątrz potrzebne. Nie, to jest fałsz. Nam jest najpierw potrzebne i im też. Bo Bóg chce przez nas im coś powiedzieć. Zanieść Ewangelię. Ale jeżeli nie ma tej Ewangelii, a czym jest Ewangelia? Ja się zapytam. Myśli się nauczyli, że to jest dobra wiadomość o Jezusie. Nie, bo powiem, że Ewangelią jest żywy Chrystus. Tak. Żywy Chrystus, który jest, ma być w tobie. We mnie. Żywy Chrystus, który powoduje Jego miłość, że po prostu ja nie mogę milczeć. Jan Chrzciciel nie mógł milczeć, nawet za cenę życia. Jak jest z tobą? Czy masz usta zakneblowane? Wiecie, na jednym z tych filmików o tych prześladowaniach pokazali mi ludzie, młodzi, jak mieli zakneblowane usta. Nie mówili. No bo co się będą narażać? Prawda? To takie niewygodne, to takie, wiecie, niepopularne. Mówić nie, bo to wywoła coś. Wywoła co? Burzę. A ja nie chcę wywołać burzy. Tylko pytanie. Jezus powiedział, że przyszedł co dać na ziemię? Pokój czy miecz? Chuj. No to jak to? Jezus przyszedł niepokój nie dać? No przecież jest miłością Bóg. Wytłumaczcie mi to. To co, Bóg, który jest miłością, przyszedł miecz dać? No nie On dać miecz. Tylko właśnie ta Ewangelia prawdziwa. Kiedy zaczniesz, kiedy przyjdziesz do Chrystusa, kiedy zaufasz Mu zupełnie, kiedy położysz na Niego wszystko i powiesz: Boże, uczyń ze mnie narzędzie, zmień moje serce egoistyczne, daj mi serce żywe, żebym poszedł, żebyś mnie mógł wykorzystywać. Nie ja sam siebie. Oj, nie, to już mówię od razu, bo to jest tragedia wtedy. Tylko Bóg, żeby mnie, Boże, Ty, żebyś mnie mógł wykorzystać. Wiecie, co się zacznie dziać? Nastawcie się na opozycję. I
Jeżeli nie mam pozycji, jeżeli nie ma nic w naszym życiu, to śpimy. A jak śpimy, to jesteśmy martwi. A Jezus nie jest martwych ludzi. On jest Bogiem żywy. Tak jest napisane. On nie jest Bogiem martwych. Jezus jest Bogiem żywych. On nas kocha i chce zbawić. I za każdego dał z najwyższą cenę. Nie po to, żebyśmy spali. Nie po to, żeby nam było wygodne. Nie po to, żebyśmy się nie narażali. Nie po to, żebyśmy nie cierpieli. Oj, Boże. Nie przesadzaj z tym cierpieniem. Nam jest tak dobrze. Jak śpisz, to jest fajnie. Ale jak ktoś chce cię obudzić, to jak się czujesz? Jak o 12 w nocy ktoś przychodzi do ciebie i chce cię obudzić, a ty sobie spasz i śpisz. To powiedz, jak się czujesz? Jesteś zadowolony? Nie za bardzo. Nie za bardzo. Wiecie, to człowiek się nieraz wkurza, prawda? No, bo chce dalej spać. No. On nie chce, żeby go ktoś budzi. Ale Bóg chce nas obudzić. Obudzić syczynki. Powiedzieć, potrzebujecie mnie. Potrzebujecie mnie teraz. Bardzo, mocno, konkretnie, zdecydowanie. Nie jakoś tam. Potrzebujecie, żeby Bóg uczynił, bo Bóg chce uczynić kanałami żywymi. Nas, każdego z nas. I chce, żebyśmy przyjęli to poselstwo. Ale zaraz wam coś bardzo smutnego przeczytam. On chce. Posłuchajcie. Wielu z tych, którzy słyszą poselstwo, przeważająca większość nie uwierzy poważnemu ostrzeżeniu. Wielu nie dochowa wierności przekazaniom Bożym, które są testem charakteru. Cudzy Państwo zostaną nazwani gorliwcami. Przesadza. Przesadza. Za gorliwy. Kurczę, coś mu się w głowie pomieszało. Nie no, zejdź człowieku na poziom normalny, a nie tam, wiesz, już takie płomienne gadki, takie te. Nie przesadzę, jest dobrze, jestem. Tak? A zobaczcie, co jest napisane. Będą nazwani gorliwcami. Duchowni będą ostrzegali ludzi, by ich nie słuchali. Noe był traktowany w taki sam sposób, kiedy Duch Boży ponaglał go do głoszenia poselstwa bez względu na to, czy ludzie chcieli słuchać, czy też nie. Zobaczcie, jak to? Noe, posłuchajcie jeszcze raz to. Noe był traktowany w taki sam sposób, kiedy Duch Boży ponaglał go do głoszenia poselstwa bez względu na to, czy ludzie chcieli słuchać, czy też nie. Dlaczego Duch ponaglał, słuchajcie, Noego? Bo czas był bardzo bliski, prawda? Bo Bóg chciał ratować każdego i chciał zbawić. Tylko dlatego ponagla. Dlatego to poselstwo miało być mocne. Bo Bóg kocha człowieka. Dlatego. Dlatego Jezus mówił do faryzeuszy takie mocne słowa na końcu. Dlaczego? Bo chciał nimi wstrząsnąć. Bo chciał ich ratować. Bo jeszcze tylko ten moment został taki, żeby ich po prostu obudzić. Żeby wstrząsnąć nimi. Żeby to poselstwo wywołało niepokój. Ale my nie chcemy takich poselstw. Wiecie, ja wiem, że są, ale się słyszałem takie słowa, przeczytałem jakieś słowa mocne, wywołało to we mnie niepokój. Ja nie chcę tego, bo to wywołało mnie pokój. Ja chcę mieć pokój. Jaki chcesz mieć pokój? Fałszywy? A jak przyjdzie prześladowanie, a jak przyjdzie noc, to co zrobisz? To pytam się, co zrobisz wtedy z tym tak zwanym swoim pokojem? Świętym spokojem. Na ziemi pokoju nie ma. My jeszcze mamy względnie, naprawdę, powinniśmy dziękować Bogu i powinniśmy paść na kolana i się gorąco podnieść i dziękować Bogu za to, że tak mamy. Dlatego, że już na świecie tygiel coraz mocniej wzrasta, fale, właśnie fale. Otwórzmy Słowo Boże, zobaczymy fale, o których jest mowa. Jakie fale? Jakie fale? Psalm 93. Konkretne słowa i konkretna nadzieja. Wiecie, powiem wam, że to jest niesamowite, że Bóg zawsze w swojej miłości daje nadzieję. Jakoś to jest tak, że nigdy nie mówi
tylko strofuje i ostrzeżenia, jeżeli daje, zawsze daje nadzieję, zawsze daje miłość, ale mówi mocno i konkretnie. Bardzo króciutki psalm. Pan króluje, obległ się w majestat, odział się Pan i przepasał potęgą, utwierdził też świat, że się nie zachwieje. Twój tron jest utwierdzony od wieków, Ty jesteś od wieczności. Podniosły rzeki, Panie, podniosły rzeki swój szum, podniosły rzeki swoje fale. Nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. Twoje świadectwa są bardzo pewne Twemu domowi. Panie, przystoi świętość po wieczne czasy. Więc co się dzieje? Podniosły rzeki, Panie, swój szum. Podniosły rzeki swoje fale. O czym tu jest mowa? Czy to jest o fizycznych rzekach? Nie. To są ludzie. To są narody. My żyjemy w czasie, kiedy fale zaczynają coraz głębiej podchodzić głębiej. Zaczynają szum, zaczynają potężnieć. Tak jak, wiecie, jak prowadzone bałwany morskie, prawda? Te fale na wiecie, wiemy, że im większy jest wiatr, to co się dzieje? Te większe te bałwany. Czy tu można mówić wtedy o spokoju? Można mówić o pokoju? Tak, w Bogu tak. Ale ten psalm nie mówi o rzekach fizycznych. On mówi o tym, co przed nami. On mówi, że przychodzi noc. A wyobraźcie sobie, jaka noc będzie, skoro teraz jeszcze jest dzień, a zginęło 90, prawda, 26 milionów chrześcijan, a 250 jest w różny sposób prześladowanych. Teraz i jeszcze jest dzień. A powiedzcie mi, jak nadejdzie noc? To co będzie? Kto będzie mógł działać? Kto zaniesie poselstwo ludziom? Kto zaniesie poselstwo, które mamy? Jesteśmy ludem księgi. Mamy konkretne poselstwo przez Boga dane. Jakie? Tu anielskie poselstwo. Aby iść i zanieść ludziom. Oczywiście to nie chodzi o to, że ja teraz mam otworzyć i iść do każdego i im mówić. Ale paść na kolana, jak mówię, ukorzyć się przed Bogiem i wtedy Bóg da moc. Za chwilę jeszcze się nimi do innego psalmu, który też mówi o tych wodach, ale zobaczcie, czy to nie jest wspaniałe, że w czwartym wersecie jest nad szum wielkich wód, nad potężne fale morskie, mocniejszy jest Pan na wysokości. To jest ta nadzieja. Bóg zawsze daje nadzieję. Mówi, że ja jestem ponad tym wszystkim. Te wody Cię nie zaleją. Pamiętacie, w Izajaszu 43 rozdziale jest napisane, że przejdą przez wody, nie zaleją ich. Pójdą przez ogień, nie spłoną. Ale wiecie, tu nie chodzi tylko o to, że my fizycznie nie spłoniemy, bo może się zdarzyć, że zginiemy, zgadza się. Oddamy życie, będziemy cierpieć, tak. Ale chodzi o to, że nie stracimy zbawienia. To jest najważniejsze. Nie życia fizycznego. Zbawienia. Bo można je stracić bardzo łatwo teraz. Oj, bardzo łatwo. Kiedy teraz się nie przygotujesz, później nie ma mowy, żebyś się przygotował, bo nie będzie czasu. A wiecie, co to będzie oznaczać? Że zaprzesz się Jezusa i poddasz systemowi. A system bardzo cię chętnie przyjmie, bo szatan lubi, jak mu się chwała oddaje. Nie ma mowy, żebyś zwyciężył. Nie ma mowy, żebyś wygrał tę wojnę sam. Tylko z Bogiem. Dlatego Bóg mówi, teraz jest czas. Teraz jest czas przygotowania. Teraz jest ten czas. Jakiego przygotowania? Jakiego, kochani, przygotowania jest ten czas? Ja już to wspominałem na innym kazaniu i mam to w innym, ale teraz tylko wspomnę, bo myślę, że jest to bardzo istotne. Blisko jest już czas, gdy podobnie jak pierwsi uczniowie będziemy zmuszeni szukać schronienia w pustynnych i odludnych miejscach. Jak oblężenie Jerozolimy przez rzymską armię było znakiem do ucieczki dla chrześcijan Judei, tak użycie siły przez państwo w celu wymuszenia święcenia papieskiego dnia odpoczynku będzie ostrzeżeniem dla nas. Będzie to czas, by opuścić duże miasta i przygotować się do porzucenia mniejszych i zamieszkania w domach stojących gdzieś samotnie wśród gór. Teraz pytanie. Czy przygotowujecie się na to? Czy po prostu, matko, może tam kiedyś będzie, a może nie, może mnie nie obejmie, będzie fajnie, tak? Nie będzie fajnie. Wiecie, dlaczego nie będzie fajnie? Chcę wam powiedzieć, że miasta będą zamknięte w pewnym momencie i nie będzie już można będzie z nich wyjść, chociaż się będzie chciało wyjść.
będzie ten czas. Tak jak Jerozolima też była w pewnym momencie zamknięta i nie dało się z niej wyjść. To znaczy, był moment, kiedy dało się wyjść i wtedy chrześcijanie wszyscy opuścili Jerozolimę. Tak, i wszyscy wygrali. Dlatego, że uwierzyli słowom Jezusa, przyjęli ostrzeżenie. A gdyby tak zrekoważyli to ostrzeżenie, powiedzieli sobie, a to będzie jakoś. Nie przesadzę tam takie ostrzeżenia. Może tak nie będzie źle. A gdyby tak pomyśleli, to powiedzcie, co by się stało? Zginęliby razem z innymi w Jerozolimie. Z głodu. Zjadali swoje dzieci. Takie rzeczy tam się działy. A teraz będzie czas jeszcze natężony, jeszcze gorszy, dlatego Bóg woła do nas poselstwo, że jest ponad to wszystko. On da zwycięstwo. Ale musimy uwierzyć w to poselstwo. Musimy poważnie przyjąć, że to poselstwo jest do każdego z nas, do każdego serca. Jest napisane, pamiętacie ten fragment, który niedawno zacytowałem? Że niewielu przyjmie to poselstwo. Pomyśli, przesadza. Nie jest dobrze spać. Pośpij dalej. Śpi. Tylko jak się obudzisz, to będziesz w szoku. Bo się budzi w rzeczywistości, w której nigdy byś nie chciał być. A ta rzeczywistość będzie i wtedy będziesz jedną decyzję tylko podejmiesz wtedy. Która cię będzie kosztować tylko zbawienie. Tylko. Aby to się nie nastąpiło, aby to nie było rzeczywistością w naszym życiu, dlatego Bóg daje te poselstwo. Dlatego Bóg mówi, że ten czas, który jest niepokoju, nadchodzi noc. Ona idzie. Dla nas jeszcze tu, jak żyjemy, tak jak mówię, nam się wydaje, że jeszcze to nie jest takie mocne. Ale już tam, w niektórych krajach, ludzie giną i wołają dla Jezusa Chrystusa. Oni giną tylko dlatego, że kochają Jezusa. Tylko dlatego, że wyznają. Oni są mordowani. Wiecie, kiedy ten dokument oglądałem, to mnie to wstrząsnęło i pomyślałem, Boże, w jakim człowiek czasie żyje? Mu się wydaje, że jeszcze tak nie jest źle. Tutaj. Ale tam są doświadczani. I to bardzo mocno. Otwórzmy inny psalm, który tak jakby kierowuje. Bo to jest psalm 29. Zobaczcie. Oddajcie Panu, synowie mocarzy, oddajcie Panu chwałę moc. Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. Oddajcie Panu pokłon w ozdobnej świętości. W ozdobie świętości. Tu się na chwilkę zatrzymamy. W ozdobie świętości. W szacie świętości. Mamy świadomość, że mamy się poddać tak Bogu, żeby nas zmienił dogłębnie. Żeby nas wyczyścił z wszelakich brudów, jakie mamy, z wszelakiego grzechu. Mamy wołać do Boga, kochani, żeby nas zmienił. Wiecie, w psalmie 119, za chwilę tu wrócimy do tego psalmu, otwórzmy, do tego 29 wrócimy, psalm 119. Dawid coś wiedział, ale co? Od 145 wersetu. Wołam z całego serca, wysłuchaj mnie, o Panie, a będę strzegł Twoich praw. Wołam z całego serca, wysłuchajcie. Wołam do Ciebie, wybaw mnie, a będę strzegł Twoich świadectw. Wstaję przed świtem i wołam, oczekuję na Twoje słowo. Moje oczy wyprzedzają straże nocne, abym mógł rozmyślać o Twoim słowie. Panie, usłysz mój głos Twego miłosierdzia, ożyw mnie według Twego wyroku. Tu w tym przekładzie akurat nie ma, że wołam o pomoc, ale wołam do Ciebie. Tam jest jeszcze dodane w Brytyjce, wołam pomoc. Ja oczekuję pomocy. Jaką pomoc? Kochani, o jakiej pomocy tu jest mowa?
Dawid wiedział, że ma tak zepsute serce i taką naturę grzeszną, że wołał o pomoc do Boga. Boże, wybaw mnie z tej grzesznej natury. Wybaw mnie z mojego egoistycznego serca, z mojego pysznego serca, z mojego wygodnego serca, leniwego serca i tak dalej, i tak dalej. Wybaw mnie. Wstaję przed świtem. Z całego serca wołam do Ciebie, bo wiem, że mam problem poważny. A czy my wiemy, że mamy problem poważny? Dobrze, jestem adwentystą, mam 30 lat, 20, 15, jest dobrze. To inni mają problem, ale ja... Super. Jak nie masz problemu, to po co Ci Jezus? Jak po co Ci Jezus, to po co Ci zbawienie? Może Ci nie jest potrzebne. Ale Bóg kocha i dalej puka. Dlaczego Bóg w Apokalipsie w 3 rozdziale puka do serc? Do jakich serc puka? Do jakich serc puka w Apokalipsie w 3 rozdziale Bóg? Jezus. Do naszych. Naszych. Nie do ludzi z zewnątrz. Do naszych. A dlaczego puka do naszych, a nie do ludzi z zewnątrz? Bo chce nas obudzić. Tak. Bo chce nas zbawić. Bo chce, żebyśmy przyszli. Więc mamy poważny problem. I jeżeli ten problem nie oddamy Bogu, bo nie jesteśmy wcale święci tak, jak nam się wydaje. Nie jesteśmy doskonali czyści, jak nam się wydaje. Jesteśmy brudni. I Bóg przychodzi i mówi, masz problem, bo jeszcze żyjesz na tej ziemi. Ja chcę Cię zmienić. Ja chcę Cię przekształcić. Chcę, żebyś w ozdobnie szacie mnie powitał. Czy możemy powitać Boga w nieozdobnej szacie? W skalanej szacie? Możemy? No nie. A dlaczego? Bóg jest miłością. Dlaczego nie? Dlatego, że mamy mieć szatę. Mamy być doskonali Jego doskonałością. Mamy być czyści Jego czystością. Mamy być kochać Jego miłością. I tak dalej, i tak dalej. To jest to. Nie nasze, bo to nie jest nasze. My tego sami siebie nie mamy. Mamy zanieść poselstwo innym. Innym, którzy pragną tego. Jeszcze raz przypomnę pewne słowa, wiecie, które tu już może i wspominałem, ale pewien fragment przeczytam. I na tej bazie powiem pewne doświadczenia. Żyjemy w jakim czasie? Posłuchajcie. Gdy zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielu ludzi na świecie dokładnie obserwuje nasze poczynania, z najbardziej nieoczekiwanych miejsc podniosą się głosy, które będą przynaglać nas do przekazania światu ostatniego poselstwa łaski. Kaznodziei, lud, czuwają się. I tak na chwilkę się zatrzymamy. Wiecie, że to się dzieje. Ja to kiedyś w apelu, to być możliwe nawet mówiłem. To się dzieje teraz. Z jakich nieoczekiwanych, najmniej oczekiwanych miejsc Bóg posyła ludzi? Powiem wam, że do jednego zboru przyjechała osoba z kościoła zielonoświątkowego, małżeństwo, no w sumie to jedna takie pastorskie. Ona jest pastorem Union. I powiedziała, że Bóg ją pokierował, żeby się zaczęła modlić za zbór adwentystów. Tak. Ale to jeszcze się zaczęła. Nie tylko, że się zaczęła modlić za ten zbór, ale zaczęła mówić, że mają przekazywać poselstwo. Bo mają prawdę. Rozkochała się w zakonie. Wiecie, studiowali Słowo Boże i Bóg, rozwijało się to dzieło, ale w pewnym momencie Bóg zatarasował to dzieło i zaczęli się modlić. Padli na kolana gorąco, się modli do głowy. Boże, co się dzieje? Dlaczego to dzieło jest zablokowane? Co się dzieje? Bóg ich wtedy pokazał szabat, to święty mój dzień. Nie niedziela. Zakon cały, 10 przykazań, to jest odwiecie jego mojego charakteru. On obowiązuje nadal. Wiecie? I ona się rozkochała w przykazaniach, a jeszcze wam coś powiem ciekawego. I zorganizowała wykłady w tym mieście, w kościele zielonoświątkowym obok, bo oni byli poważani tam w tych kręgach charyzmatycznych, na temat szabatu. Wyobrażacie to sobie? Kościół zielonoświątkowy, posłuchajcie, kobieta z kościoła zielonoświątkowego po prostu zaczęła głosić o szabacie w kościele zielonoświątkowym. Nieoczekiwane miejsca. Bóg powołuje ludzi. Wiecie, przechodzą nagle z zewnątrz i zaczynają ci ludzie mówić nam. Obudźcie się. Jest poselstwo. Mamy poselstwo, a czas nagli. Nie jest czas spokoju. Nie jest czas spania.
czas zabawy w Kościół mija. Albo jest żywy organizm, albo jest martwota. Posłuchajcie dalej. Lud, kaznodzieje i lud, czuwajcie. Zawsze bądźcie gotowi, aby wszystko rozpoznać i wykorzystać każdą okazję, każdą sposobność, której wam udziela boska opatrzność. Powinniśmy się gorąco modlić, żebyśmy mogli wykorzystać każdą okazję, żeby iść i zanieść Chrystusa ludziom, bo oni giną bez Jego. Oni giną. Bóg, Chrystus i aniołowie usilnie pracują w niebie nad utrzymaniem w ryzach zapalczywości gniewu szatana, aby plany Boże nie zostały pokrzyżowane. Bóg rządzi, żyje i rządzi. On kieruje całym wszechświatem. Jego żołnierze w doskonałej jedności powinni kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, a Pan jako potężny zwycięstwa będzie im pomagał. Pozwól, aby Ewangelia rozeszła się po zborach i wezwała je do wszechstronnej działalności. Posłuchajcie. Ewangelia Bóg wezwał do wszechstronnej działalności. Członkowie zboru muszą twierdzić wierzę. Gorliwość i chęć do pracy czerpią od swoich niewidocznych niebiańskich sprzymierzeńców. Ze świadomości, iż posiadają do dyspozycji niewyczerpalne źródło ze wspaniałości dzieła, w którym pracują, oraz z faktu, że korzystają z mocy swojego przywódcy. Kto się poddaje zarządzeniom Bożym i pozwala mu się prowadzić i kierować, zrozumie następstwa wydarzeń, dziejących się według Bożej woli. Zobowiązani duchem tego, który oddał swoje życie za życie wszystkich na świecie, nie będą więcej stali bezczynnie i nie będą się wymawiali, że nie podołają tej pracy. Natomiast zamiast tego biorą się w zbroję Bożą i wyjdą do walki. Ochotnie spełnią dla Boga wszystko ze świadomością, że Jego wszechmoc uzupełni ich niedociągnięcia. To jest ten czas. Zobaczcie, jaki czas? Mają wyjść i podjąć walkę. Jaką walkę? Nie na miecze. Walkę z Duchem. Duch Święty, oręż jaki? Mamy założyć oręż, o której Paweł pisał. Do Efezjan, może w innych fragmentach. I ochotnie spełnią dla Boga wszystko. Zobaczcie, nie będą się wymawiać, że to nie, 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 Boże, ja nie chcę. Wyobraźcie sobie, gdyby Jezus powiedział w pewnym momencie: nie, ja nie chcę umierać na krzyżu, no Pan, Ojcze, ja wiem, że Ty chcesz tego, ale ja nie chcę umierać, bo to takie nieprzyjemne. Słuchajcie, co by było z nami? Powiedzcie mi. Gdyby Jezus w pewnym momencie tak pomyślał i powiedział: nie, Boże, Ojcze, ja rozumiem Cię, to wszystko, ale nie, ja nie dam życia za nich. Nie. Tak? A skoro Jezus dał wszystko, to co? Chodzi o nas. Zobaczcie, skoro Jezus dał za nas wszystko, to czy nie powinniśmy paść i tak gorąco się modlić i dziękować Bogu, Boże, dziękować Ci za to zbawienie, które nam dajesz, tak niesamowicie odkupione? Bo to zbawienie jest potężne, to nie jest wyświetlane. Nam, którzy czytamy słowa Pisma, nieraz to tak się wydaje, a to takie tam, może się to, ja to mówię tak, spowszednieć. I się wydawać, że ta łaska Boża, ten krzyż, to wszystko, ten cały plan zbawienia, to takie, no... W sumie to może się nawet nam dziś po części należy. No przecież Bóg jest miłością. Należy? Ciekawe. Należy to się tylko śmierć. To tak. Za grzech jest śmierć. Taka jest odpłata. Tylko łaska Boża daje nam zbawienie. Tylko i wyłącznie. Zanim jeszcze się do tego psalmu, który wspomniałem, otwórzmy drugą księgę Kronik. Jest to bardzo ważny fragment. Bóg mówi do każdego z nas, mówi to teraz, że mamy się ukorzyć przed Bogiem. Mamy pokutować. Wiecie, jest przeogromna jakaś mała świadomość tego, że my wszyscy powinniśmy w tym czasie pokutować, żeby się zbliżyć do Chrystusa, żeby nam dał świętą szatę swoją. Posłuchajcie. Od 14 wersetu. Druga księga Kronik, siódmy rozdział, od 14 wersetu. Jeśli mój lud, który jest nazwany moim imieniem, ukorzy się i będzie modlić się i szukać mojego oblicza i odwróci się od swoich złych dróg, wtedy wysłucham go z nieba, przebaczę mu grzech i uzdrowię jego ziemię. Posłuchajcie. Teraz moje oczy będą otwarte, a moje uszy uważne na modlitwę zaniesioną w tym miejscu. Kiedy Bóg wysłucha? Kiedy lud, który jest nazwany moim imieniem, kto to jest? My.
ukorzy się i będzie modlić się i szukać mojego oblicza. Robimy to? I odwróci się od wszystkich naszych kochanych grzechów, od wszystkich naszych bałwanków, które pielęgnujemy, które lubimy. Słuchajcie, powiedzcie mi, czy my to robimy? Każdy w sercu niech sobie powie. Czy rzeczywiście się korzymy przed Bogiem? Czy rzeczywiście rozumiemy czas, w jakim żyjemy, że niedługo przyjdzie wielki ucisk, czyli noc, który zniesie wszystkich tak zwanych chrześcijan, jak plewy. Autorka chrześcijańska Elena napisała w jednym miejscu, że tam, gdzie by się wydawały klepiska pełne pszenicy, uleci tuman plew. Tuman plew. Dlatego też badajcie i ukorzcie się, póki jest czas. Tak, tak, ukorzenie wymaga czasu, wymaga mojej więzi z Chrystusem, wymaga przebywania z Nim, wymaga po prostu oddawania Mu mojego życia. To jest walka w modlitwie, bo nasze serce wcale tego nie pragnie. Nasze serca nie pragną takich rzeczy. Nasze serca chcą mieć dobrze, wygodnie, fajnie. A jak się pojawi niepokój, to zaraz odrzucamy, bo przecież to niepokój. A jak przyjdzie jakieś doświadczenie, jakieś trochę cierpienia, nie, 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 Boże, nie dotykaj, bo to mnie boli. Nie, 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 nie. No Bóg nie dotknie. Tylko jak Ci nie dotknie teraz, to później Cię szatan dotknie. Ale tam już będzie boleć bardzo. Jeszcze raz przypomnę z rany. Jak masz ranę i nie odkazisz jej i Ci nie zaboli, nie nalejesz sobie tego spirytusu, żeby odkazić, a wejdzie Ci zakażenie, to co później się będzie działo? Ale Cię będzie boleć, nie? Nie tak? Ja przykład fizyczny daję. Bóg kocha z nas, mówi, ukoszcie się, ukuszcie. To samo mówi Jezus, kiedy, zauważcie, że w Apokalipsie w 3 rozdziale, co jest na początku? Żebyś zmień myślenie. Ukusz się, czyli pokutuj, czyli inaczej zmień myślenie w oryginale. Zmień myślenie. Nie jest tak, jak tobie ci się wydaje. To nie jest tak, jak ty sobie ułożyłeś. Ty sobie ułożyłeś szufladki swojego życia i ci się wydaje, że te szufladki są poukładane w odpowiednich miejscach i jest fajnie, dobrze i super. A Bóg mówi, nieprawda. Te szufladki wcale nie są poukładane. Przyjdzie za chwilę noc, przyjdzie nawałnica i te szufladki się rozlecą. Jak domek z kart. Na czym budujesz? Na kim? Czy na człowieku? Czy na sobie budujesz, czy na jakimś innym człowieku swoje relacje, czy na Chrystusie jako na skalę? Jezus powiedział wyraźnie, jeżeli postawicie dom na piasku i chcecie oczekiwać, słuchajcie, powiedzcie mi szczerze, jakbyście zbudowali dom na piasku, to oczekiwalibyście, że ten dom będzie stał? Jak przyjdzie burza? No może byście oczekiwali. To dlaczego w duchowym wymiarze nieraz ludzie oczekują, robią zamki z piasku, domki z piasku swojego życia i oczekują, że te domki będą stać. Powiedzcie mi, jak można oczekiwać? Czy to nie jest szaleństwo? I dlatego Jezus powiedział, na skalę masz zbudować. Czym się różni skała od piasku? Piasek, chcę wam powiedzieć, to też bardzo twardy przecież, prawda? Są kawałki skał, ale nie tylko. Ja widziałem w przybliżeniu przepiękne formy. Wiesz, przepiękne formy, maluteńkie muszelki, maluteńkie jakieś tam, no przepiękny jest piasek w wielkim powiększeniu. Ale już tam pomijając kwestię piękności piasku. Czym się różni piasek od skały? Że skała jest jaka? Zwarta. I trzeba się natrudzić, żeby ją rozwalić, prawda? Żebyś tak rozwalić skałę, to trzeba wziąć młota i trzeba dużo siły włożyć, żeby ją rozwalić. Dlaczego? Bo ona jest zwarta. To jest jedność, której Jezus mówi po miłości, po tym poznacie, jeżeli będzie jedność. Jedność we mnie. Jedność indywidualnie, jedność zbiorowo. We mnie. Wtedy, choćby nawet uderzyła nawałnica, przyszła noc, to co? Jasność będzie, prawda? Bo będzie bić od tych ludzi. Zauważcie, że nadchodzi noc, kiedy będzie noc nienawiści. Ta nienawiść, te fale wzbierają się, prawda? Na ziemi. Coraz większy bunt ludzi jest przeciwko Bogu. Coraz więcej nienawiści między ludźmi. To wzrasta. Ta ciemna noc nadchodzi. I kiedy już zakryje, to ci, którzy będą z Chrystusem, będą co? Oni dopiero będą świecić, prawda? Ale nie swoim światłem. Światłem Jezusa.
Oni będą świecić i będą pokazywać mimo prześladowań, mimo różnych rzeczy. Dlaczego potrzebne jest nam ukorzenie się? Wiecie, po to, żebyśmy byli gotowi na wszystko dla Jezusa. Ja to często powtarzam i będę powtarzał. Jeżeli nie jesteśmy jeszcze teraz gotowi dla Jezusa na wszystko, to padnijmy na kolana i módlmy się dotąd. Wiecie, autorka też o tym pisała, że wejdź do komory, padnij na kolana i módl się tak długo, jakby chodziło teraz o twoje życie fizyczne. Jakby chodziło o to, że za chwilę masz życie oddać i za chwilę masz zginąć. Módlcie się tak, aż dotąd, aż uzyskacie słodkie, poczujecie słodycz zbawienia od Boga dane. Wtedy, jak ta słodycz będzie, ten pokój w sercu, będziecie wiedzieć, oczywiście ukorzenie się, wymaganie tak samo wyznania wszystkich grzechów, oczyszczenie i wtedy będziecie, jak będziecie długo trwać, to będziecie chronieni mocą Boga wtedy. Wtedy tak, bo wasze życie będzie całkowicie poddane Jezusowi. Nie możecie sobie popełnić, kochani, tego błędu, że wasze życie nie będzie w zupełności na 100% poddane Jezusowi. Dlaczego? Bo Jezus co? Oddał wszystko za nas, prawda? 100%. Ja to często powtarzam. Jezus nie oddał 99%. Jezus nie oddał 99,9%. On oddał 100%. Czyli całe życie, swoje wszystko. To Jezus oddał za nas. Dlatego woła, pokutujcie, póki ten czas. Bo czas próby przychodzi. Psalm 29, otwórzmy. W Psalmie 29 również właśnie będą słowa. Ciekawe słowa. Również o głosie Boga. Dlatego, że głos Boga jest ponad wszystkim. Głos Boga zwycięża. Psalm 29. Oddajcie Panu, synowie mocarzy, oddajcie Panu chwałę i moc, oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu, oddajcie Panu pokłon w ozdobnej świętości. Głos Pana nad wodami zagrzmiał Bóg chwały, Pan nad wielkimi wodami, głos Pana potężny, głos Pana pełen majestatu, głos Pana łamie cedry, Pan łamie cedry Libanu i sprawia, że skaczą jak ciele, Liban i Syrion jak młody jednorożec. Głos Pana krzesze płomienie ognia. Głos Pana strząsa pustynią. Pan strząsa pustynią Kadesz. Głos Pana sprawia, że z bólem rodzą się, rodzą łanie i ogołacają się lasy, a w Jego świątyni każdy opowiada o Jego chwale. Pan zasiada nad potopem. Pan zasiada jako król na wieki. Pan doda mocy swojemu ludowi. Pan pobłogosławi lud swój pokojem. Bóg doda nam mocy. Bóg chce dać nam siły, mocy do przezwyciężenia. Słuchajcie, dlaczego Bóg woła i ten głos jest ponad te wszystkie wody? Zobaczcie. Jest potężny ponad te wszystkie wody. Żeby pokazać, że ja jestem Panem. Ja mam wszystko. Ja wszystkim kieruję. To jest jedno. Ale drugie, zobaczcie. On wskrzesze płomień, ale też ciekawe, że wstrząsa pustynią. Jaką pustynią? Pustynią serc ludzkich. Pustynią serc ludzkich. Jezus chce wstrząsnąć pustynią serc ludzkich. Chce wstrząsnąć naszymi sercami, chce wstrząsnąć później innymi sercami ludzi. Chce wstrząsnąć, bo czas jest bliski. Czas jest na to, żeby się przygotować, opuścić tak wielkie miasta. Trzeba to zrobić z rozwagą, z modlitwą, z poddaniem się Chrystusowi. Nie na wariackich papierach, nie w emocjach, nie w jakichś innych. Nie wam, ale jest ten czas. Czy ktoś to wam mówił? Czy ktoś wam mówił, że ten czas już jest? Jeżeli go przegapimy, przegapimy swoje zbawienie. Jeżeli nie uwierzymy, cóż mi będzie mówił Jezus? Słuchajcie, co Jezus może zrobić na niewiarę? Powiedzcie mi. Co? Jak Duch Święty przekonuje o czym? I daje wiarę, prawda? I przekonuje o czym? O sądzie, o innych, o czasie. A jeżeli nie uwierzę i powiem, nie, nie. Co może Duch Święty zrobić? Chociaż bardzo by chciał. Co może? Nic. No właśnie. A teraz otwórzmy jeszcze bardzo ciekawy tekst. Jest to na Lamentacjach, czyli na prenach jeremiaszowych. Lamentacje i treny jeremiaszowe. Trzeci.
Zaraz podam dokładne namiary. Rozdział 3 i od 25. Dobry jest Pan dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Go szuka. Dla kogo jest Pan dobry? Dla tych, którzy Go rzeczywiście oczekują, ale nie oczekują w sensie, że siedzą w fotelu. Nie. Oczekują Go, czyli właśnie to, co mówię. Korzą się przed Bogiem, oddają Mu wszystkie sprawy, wyznają wszystkie grzechy, pragną bliskości z Nim, żarą. Wtedy jest Pan dobry dla tych, którzy Go oczekują, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pana. Potrzebują cierpliwości. My wszyscy potrzebujemy cierpliwości, bo mamy jej bardzo mało. Dobrze jest człowiekowi, a cierpliwość, jeszcze bardzo ważna rzecz. Gdzie się kształtuje cierpliwość? Jak sama nazwa mówi, cierp. W cierpieniu. Tak, w ucisku. Cierpliwość się bierze w ucisku, w doświadczeniu z Bogiem, a jeżeli masz doświadczenie z Bogiem, jak mówiliśmy, jeżeli głosisz z całą mocą Chrystusa, to Paweł pisał, że każdy, kto chce żyć po Bożym, w Jezusie Chrystusie, prześladowanie znosić będzie. W innym fragmencie Jezus powiedział, uczeń nie jest większy nad mistrza swego. Wystarczy mu, jeżeli jest taki jak mistrz. Wystarczy mu. Jeżeli chodzi o tą sprawę. Ale nie tylko. Idźmy dalej. Dobrze jest człowiekowi nosić jarzmo od swojej młodości. Siedzi samotnie w milczeniu, gdyż na niego je włożono. Kładzie swe usta w prochu, może jest jeszcze nadzieja. Nadstawia bijącemu policzek, jest nasycony zniewagą. Dlaczego takie dziwne słowa, jakieś nadstawianie policzków i tak dalej? Dlatego, że przychodzi czas, kiedy wrogowie będą to robić. I wtedy, kochani, musimy być odporni na to. Nie policzek za policzek. Aha, on mi policzek, to ja mu policzek. Albo jak jest przeważająca ich liczba, to wtedy będziemy udawać, że nie, ale w sercu będziemy mieć chęć mu dowalenia. Nie, bo to jest to samo. Co mamy w sercu będzie? Czy mamy rzeczywiście do tego człowieka miłość, że Boże, tak jak Szczepan, pamiętacie? Jezus, a jeszcze wcześniej Szczepan, jak się mówił na krzyżu? Jak go kamienowali Szczepana, Jezusa na krzyżowali. Co nie mówicie, Panowo? Nie poczytaj im winy. Nie poczytaj im winy. Tak, tym oprawcom, którzy tacy byli, tylko poczekali, żeby go rozerwać. On się modlił tych oprawców. Tak, bo to jest Duch Chrystusowy. On ich nie potępiał, on ich błogosławił. Nawet kiedy go mordowali. Ho, Boże, co to jest? My musimy być gotowi na taką ofiarę. Już niebawem. Czy jesteśmy? W jakim miejscu jesteśmy? Kładzie swe usta w prochu, noże jest jeszcze nadzieja. Nastawię policzek bijącemu. Pan bowiem nie odrzuca na wieki, a jeśli zasmuca, znowu się lituje według obfitości swojego miłosierdzia, gdyż nie drapi chętnie, ani nie zasmuca synów ludzkich. Miażdżenie pod nogami wszystkich więźniów ziemi, naginanie prawa człowieka przed obliczem najwyższego, krzywdzenie człowieka w jego sprawie. Pan nie ma w tym upodobania. Więc od razu jest powiedziane, Bóg nie stoi za tym. On nie ma tego upodobania, a to się dzieje teraz i będzie narastać. I narasta. Któż może powiedzieć, że coś się stanie, gdy Pan tego nie rozkazał? Bóg dopuszcza pewne rzeczy po to, żeby nas kształtować. Po to, żeby nam pokazywać, co w naszym sercu jest nie tak. Po to, żeby nam kształtować i wzrastała nasza wiara, nasza cierpliwość. Po to są te doświadczenia negatywne, które generalnie nie lubimy i byśmy chcieli odrzucić od nas. One są nam bardzo potrzebne. I powiem wam jeszcze, tak jak wspominałem, wrogowie nam są też bardzo potrzebni, bo przez wrogów Bóg pokazuje, co masz w sercu. A? Tak? Czy jesteś taki sam jak on, czy jesteś inny? Czy rzeczywiście jesteś z Jezusem? Jeżeli wróg cię chce zniszczyć, a ty chcesz się go zniszczyć, to przepraszam, czym jesteś lepszy od tego wroga? A? Nazwą? Nazwą? No chyba nazwą. Bo niczym innym się nie różnisz wtedy. Wtedy, w tych okolicznościach. I w sercu już się to zaczyna. Pamiętajcie, to nie chodzi o to, że czyn musi być wykonany. Nie, w sercu już się to zaczyna. Niechęć do człowieka. Pamiętajmy to, co mówiłem na tym, że nienawiść zaczyna się niechęcią do drugiego człowieka. Nieważne jakiego, nieważne co on robi, nieważne kim on jest. Jeżeli zaczynasz czuć niechęć, to padaj na kolana i wołaj do Boga, żeby dał ci miłość do tego człowieka, żeby cię wyzwolił z tego, bo to jest wstęp, to jest początek nienawiści. A później są dalsze etapy.
A później dochodzimy do momentu, kiedy byśmy wzięli noża i wbili komuś plecy, bo nie możemy wytrzymać na jego widok. I to jest straszne, że w zborach ludzie się nienawidzą i wybierają się do nieba. A ja się pytam, do jakiego nieba się wybierać? Do jakiego? Do tego, gdzie nienawiść będzie? Wy idziecie do takiego nieba? Ja nie znam takiego nieba. Wy znacie takie niebo? Powiedzcie mi, czy znacie niebo, w którym jest nienawiść? Znacie takie niebo? Tak? Może jest takie niebo? Alternatywą do tego Bożego. W którym ludzie będą się nienawidzieć, mordować. Fajnie będzie. Będzie przyjemnie, nie? No. Zobaczcie. Nie ma takiego nieba. Gdyż nie trapi chętnie, ani nie zasmuca synów. Zobaczcie dalej. Czemu więc żali się człowiek żyjący, człowiek z powodu kary za swe grzechy? Na co się ma żalać, tam jest lepiej to oddane, na co się ma żalać, jeżeli nie na swe grzechy? Jeżeli już, to niech się na swe grzechy żala. Nie na doświadczenia, które Bóg mu daje, tylko na grzechy swoje. Czemu więc żali się człowiek żyjący z powodu kary za swoje grzechy? Za to się żali, że przychodzi na niego? Nie, jeżeli ma się żalić, niech się żali właśnie, Boże, oddaję Ci te moje grzechy, ja nie chcę ich. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi i nawróćmy się do Pana. Doświadczajmy, to jest to słowo dla nas, dla mnie, dla Was. Doświadczajmy i badajmy nasze drogi, czyli rzeczywiście nie idziemy drogą zagłady. Nawróćmy się do Pana, wznieśmy nasze serca i ręce do Boga w niebiesie. Zgrzeszyliśmy, zbuntowaliśmy się, a Ty przebaczyłeś. Bóg kocha nas każdego i pragnie właśnie tego ukorzenia. Pragnie, żebyśmy przyznali przed Nim, że Boże, zmień mnie, ja mam wielki problem. Jeszcze raz o tym wspomnę. Okryłeś się gniewem i prześladowałeś nas, zabiłeś bez litości. Okryłeś się obłokiem, aby nie dotarła do Ciebie modlitwa. Wtedy, czy nie macie coś takiego, że kiedy doświadczenia przychodzą, kiedy macie w sercu różne zadry, nie chcecie się modlić, albo ta wasza modlitwa jest jałowa. Modlicie się, ale ta modlitwa jakby nie dochodzi. Wiecie, o tak, do sufitu i gdzieś dalej już nie dochodzi. Takie wrażenie jakiejś ciężkości, że coś jest nie tak. To też jest. Natomiast, kiedy wyznajesz, kiedy się korzesz, Bóg cię uzdrowi, uzdrowi cię, przekształci cię. Pamiętacie ta obietnica w tym drugiej Kronik? On cię chce uzdrowić, ale najpierw chce, żebyś zrozumiał, że jesteś chory. Jeżeli będziesz uważał, że jesteś zdrowy, no to masz problem. Umrzesz w chorobie. Otworzyli na nas swoje usta nasi wrogowie. Spadły na nas... Uczyniłeś nas śmieciem, pogardą wśród tych narodów. Zobaczcie. Straszne słowa. Uczyniłeś nas śmieciem i pogardą wśród tych narodów. Jakich narodów? Które nienawidzą Boga. Wszyscy ci, którzy naprawdę kochają Jezusa, są śmiećmi dla tego świata. Lepiej takich słów nie wymawiać. Niewygodne. Śmieci? No nie przesadzaj, nie przesadzaj. No Biblia mówi wyraźnie. Tak, ale dla Chrystusa te śmieci mają wartość bezcenną, bo umarł na krzyżu. To jest niesamowite. Dla tego świata śmieci, a dla Jezusa perły. Gorzej, jak dla tego świata będą perłami, a dla Jezusa śmieciami. Oby tak się nie stało. Oby nie nastąpiło przewrócenie ról. Czy słowa, które Bóg kieruje konkretnie do nas, czas, który przychodzi, czas wielkiego ucisku, czas, kiedy będziemy musieli stanąć bardzo mocno przy Chrystusie, będzie to czas jaki? Chcę jeszcze jeden fragment przeczytać tutaj, bo to jest bardzo istotny fragment. W jakim naprawdę czasie? Posłuchajcie. Wkrótce lud Boży zostanie poddany surowym próbom, a znaczna część tych, którzy teraz wydają się być szczerymi, okaże się żużlem. Gdy religia Chrystusa znajdzie się w największej pogardzie, gdy Jego prawo będzie najbardziej znieważane, wówczas nasza gorliwość powinna być jeszcze większa, a nie mniejsza. A odwaga i stanowczość bezprzykładne. Stać w obronie prawdy i sprawiedliwości,
Gdy większość nas opuści, brać udział w bitwie Pana, gdy niewielu pozostanie wojowników, to będzie dla nas próba. W tym czasie musimy być gorący, choć inni będą zimni. Odważni, choć inni stchórzą. I wierni, choć inni zdradzą. Tak, to jest ten czas. Mamy być tacy, a czy jesteśmy? Czy wykorzystujemy czas, żeby być takimi? Kochani, naprawdę to jest poważna sprawa. Ja nie mówię do was bajek, ja nie mówię wam pięknych słów. Ja mówię wam, jak być zbawionym, jak przetrwać chwile ciężkie. Bo Bóg, jest napisane, wyzwala z każdego ucisku człowieka. On jest skałą. Jeżeli na skalę zbudujesz dom, wyzwoli cię z każdego ucisku. O, Psalm 34. Jeszcze. Już będziemy pomału się kończyć, ale Psalm 34. Chciałbym, abyśmy to, dlatego że tam są nadzieje. Tam jest nadzieja, przepiękna nadzieja. Psalm 34. Wiecie, w psalmach jest masę odniesień. Kiedyś, kiedy czytałem te odniesienia, że wrogowie, że Boże zniszczy wrogów i tak dalej. Wiecie, czytałem to i tak sobie myślałem, to mnie nie tyczy. A, no to sobie pisze. Napisane jest. Ale wiecie, kiedy teraz zacząłem czytać i ze świadomością, w jakim czasie żyję, to zrozumiałem, że to mnie tyczy. Że te wszystkie teksty są konkretnie napisane dla mnie, dla was. Żebyśmy się ugruntowali, żebyśmy zrozumieli, w jakim czasie żyjemy. No właśnie, w jakim. Dobrze. Otwórzmy w takim razie ten psalm 34 i przeczytamy. Od 21. Jego oczy bowiem patrzą na drogi człowieka, on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani cienia śmierci, gdzie mogliby się ukryć ci, którzy czynią nieprawość. Na człowieka bowiem nie wkłada więcej niż to, co słuszne, aby stawił się przed sądem, aby stawił się na sąd przed Bogiem. Rozbije wielu mocarzy, innych osadzi w ich miejsce. A ponieważ zna ich czyny, wywraca ich w mocy, w nocy, aby byli zmiażdżeni. Chłoszcze ich jak niegodziwych w miejscu widocznym. Za to, że odstąpili od Niego. Za to, że odstąpili od Niego i nie zważali na żadne Jego drogi. Z tego powodu dochodzi do Niego wołanie biednych, a On wysłuchuje wołania ubogich. Gdy zaprowadzi pokój, któż go zburzy? A gdy zakryje swoje oblicze, któż go ujrzy? A czyni tak zarówno narodowi, jak i człowiekowi. Aby obłudnik już nie panował i nie był pułapką dla ludzi. Doprawdy winieneś mówić do Boga. Poniosłem karę. Poniosłem karę. To coś jakby... Doprawdy powinieneś mówić do Boga, poniosłem karę, a nie będę już grzeszyć. Nie wiem, to nie ten do końca fragment, który ja myślałem w psalmie 34. Przepraszam, matko. Przepraszam. To ja już, ja się zagubiłem. Nie spojrzałem do góry. Tak, to moja pomyłka, to moja pomyłka. Tak, już jest psalm 34, już jest wszystko dobrze. Zobaczcie. Od 17 wersetu. Wołają sprawiedliwi, a Pan wysłuchuje ich i uwalnia od wszelkich trudności. Bliski jest Pan skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu. Liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go od nich wszystkich. Zobaczcie. Ze wszystkich cierpień wyzwala Bóg nas. Chociaż są liczne cierpienia sprawiedliwego. Tu nie jest niesprawiedliwym, bo sprawiedliwym. On strzeże wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie będzie złamana. Zło zabija niegodziwego i ci, którzy nienawidzą sprawiedliwego, będą zniszczeni. Pan odkupi duszę swoich sług
i nie będą zniszczeni ci, którzy mu ufają. Jak ważne jest to zaufanie. Ale jakie zaufanie? Jeszcze z początek troszeczkę tutaj weźmiemy trzeci werset. Uwielbiajcie Pana ze mną i wspólnie wywyższajmy Jego imię. Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszystkich mych trwóg. Zobaczcie, kiedy będziesz wołać, Bóg cię uwolni. Ale w jaki sens się uwolni? Da ci moc do zwycięstwa. Uwolni cię nie od śmierci, nie od cierpienia, ale uwolni cię od ja i da ci zbawienie. Oto ten biedak woła, a Pan wysłuchał i wybawi go ze wszystkich jego utrapień. Anioł Pana rozwije obóz dookoła tych, którzy się go boją i wybawi ich. Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu ufa. Tak, ten, który się go boi, który mu ufa, jest błogosławiony. I choćby nawet wojna wybuchła przeciwko nim, choćby nawet całe kufce stanęły, choćby nie wiadomo, co na tej ziemi się działo, to Bóg zwycięży. I każdy, kto będzie z Nim, każdy, kto mu podda swoje serce, każdy, kto będzie pokutował, każdy, kto będzie wyznawał swoje grzechy i pragnął Chrystusa całym swoim sercem, być z Nim na wieki wieków.